Widzieliście kiedyś taką zabawkę? Drewniana lalka, otwieramy jedną, w środku jest druga, w środku są kolejne. Ta oczywiście nie jest tradycyjna, one zazwyczaj mają zupełnie inny wzór. Te przywiozłem z Tbilisi. W tej chwili można takie znaleźć nawet w sklepach z pamiątkami w Krakowie i to bez większego problemu. Tradycyjnie jednak to jest oczywiście zabawka rosyjska. W Polsce dość często spotkałem się z nazwą babuszka, rosyjskie babuszki, ruskie babuszki. To jest absolutnie do wyrzucenia nazwa. To się tak po prostu nie nazywa. To jest matrioszka. Skąd się wzięła nazwa matrioszka? Otóż od imienia Matriona, które ma łacińskie pochodzenie od słowa matrona. I to imię w XIX wieku, do XIX wieku wcześniej także było dość popularne na rosyjskiej wsi. Było ono związane także z teatrzykiem kukiełkowym, ponieważ tam takimi bardzo popularnymi postaciami był Pietruszka i jego właśnie żona Matriona. Do dziś tego typu zabawki produkuje się w Rosji. Najczęściej, najlepiej z drewna lipowego. W Rosji w dużej mierze, przynajmniej jak pokazują reportaże z miejsc produkcji, ręcznie, na tokarkach. Później się je także ręcznie maluje w różne wzory. Jest kilka wzorów takich tradycyjnych. Jest także cała masa wzorów bardziej fantazyjnych, politycznych, związanych z bajkami itd., itd. W tej chwili, jeśli pójdziemy na stragan z pamiątkami w Rosji, znajdziemy ich całą masę. I tak jak mówiłem, można je kupić w wielu miejscach na świecie. W zasadzie już w Budapeszcie i Pradze widziałem, że one dość chętnie są sprzedawane jako pamiątki dla ludzi z zachodu, z miejsc kojarzących się już ze wschodem Europy. Tego typu zabawki były znane w Rosji już przynajmniej w wieku XVIII, ale wyglądały wtedy inaczej. One były podobne, ponieważ także były drewniane, wykonywane na tokarce i zamykane. Jednak wtedy to były wielkanocne jaja, które dawało się w prezencie różnym ludziom. To była taka tradycja, zresztą pamiętamy, że w rodzinie cara Mikołaja II takim typowym podarunkiem były bogato zdobione jaja Fabergé, które można do dzisiaj podziwiać na Kremlu. Zwykli ludzie jednak dawali sobie drewniane jaja tego typu. One były często wieszane pod ikonami w takim domowym ołtarzyku, który nosił na tych terenach nazwę Krasny Ugol. Sama matrioszka w takim już ostatecznym kształcie pojawiła się w ostatniej dekadzie XIX wieku, za czasów panowania Aleksandra III. To był władca, który bardzo cenił tradycyjne wartości i taką rosyjskość. To był car noszący długą brodę, jak dawni bojarowie, taki właśnie w starym stylu. I można by powiedzieć, że osoba władcy wpłynęła na styl epoki, ponieważ w tamtych czasach popularny właśnie stał się tak zwany ruski styl, rosyjski styl. I właśnie taka zabawka wpisała się w ten styl. Ona była w dużej mierze tradycyjna, w tym sensie, że wyroby drewniane były czymś zupełnie normalnym na tych terenach od pokoleń. Tak samo jak tradycja malowania na drewnie. W Rosji istnieje wiele różnych stylów malowania na drewnie. Pojawiły się także kolejne wraz z tymi matrioszkami. I skąd ona się dokładnie wzięła? Według pierwszej wersji, która jest bardzo popularna, można ją spotkać w wielu książkach, artykułach, jest powtarzana bardzo często, matrioszka została stworzona w majątku Abramcewo u Sawwy Mamontowa. To był taki bogaty przedsiębiorca, którego rodzina miała wejść w posiadanie jakiejś zabawki japońskiej. I tutaj wersje się rozjeżdżają. Czy to była laleczka Kokeshi, czy to była figurka Darumy, czy też według jednej z wersji miała to być Fukuruma, co jest słowem, które trudno znaleźć w internecie poza kontekstem matrioszki, tak jakby taka rzecz nie istniała poza tą legendą. Według tej wersji malarz Maliutin, który był jednym z przedstawicieli tego rosyjskiego stylu, miał zobaczyć tę zabawkę, wykonać swojego rodzaju szkic, plan, dać to tokarzowi Zwiezdoćkinowi, który wykonał już ostatecznie tą drewnianą zabawkę. Później produkcję mieli przekazać do miejscowości Siergiejew Passat pod Moskwą i dalej matrioszka poszła w świat. Bardzo jednak wiele wskazuje na to, że ta wersja o japońskim pochodzeniu matrioszki nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W latach 40. XX wieku spisano wspomnienia Zwiezdoćkina, tokarza, który miał stworzyć pierwszą matrioszkę.
I on miał tam powiedzieć, że żadnych japońskich zabawek na oczy nie widział i że stworzył swój projekt pracując w warsztacie przy sklepie Dziecko je waspitanie, czyli dziecięce wychowanie, to była dawniej księgarnia, później sklep właśnie z artykułami dla dzieci, który należał do Anatolija Mamontowa, wydawcy moskiewskiego. I tam właśnie ten Zwiezdoćkin miał najpierw wymyślić taki kształt takiej obecnej matrioszki, później koledzy mu doradzili, żeby zrobił ją pustą w środku, wypełnioną tymi pozostałymi. On miał pójść wtedy na Arbat i poprosić mieszkających tam malarzy, żeby namalowali na tej drewnianej lalce jakiś konkretny wzór. Przy czym tutaj zaznaczmy dwie rzeczy. Po pierwsze, Arbat nie był taką ulicą jak dzisiaj. Dzisiaj to jest taki deptak, na którym jest dużo knajp, dużo ulicznych artystów. Wtedy to była ulica popularna głównie wśród lekarzy i malarzy mieszkało tam zaledwie kilku. Szacuje się, że do 10 osób tej profesji tam mieszkało, ale do której z nich miał zapukać Zwiezdoćkin z prośbą o pomalowanie nowej drewnianej lalki, nie wiemy w tej chwili. Wiemy jednak niemal na pewno, ponieważ ta lalka się zachowała, że tą pierwszą wersją nie była lalka z namalowaną kobietą, wiejską kobietą w chustce, tylko to był tak zwany bagatyr, czyli bohater z rosyjskich bylin, czyli legend. Zaprezentowanie matrioszki światu miało odbyć się w roku 1900 na światowej wystawie w Paryżu. W tamtym okresie Rosja i Francja były blisko zaprzyjaźnione, te dwa kraje się bardzo lubiły na arenie międzynarodowej, w związku z czym Rosja mogła zbudować największy na całej wystawie pawilon, wzorowany na Kremlu moskiewskim i kazańskim, w którym prezentowała bardzo liczne swoje osiągnięcia. Rosja miała zdobyć ponad 1500 różnych nagród na tej wystawie światowej, między innymi za projekt kolei transsyberyjskiej, za mosty na trasie tej kolei, za broń, za urządzenia przemysłowe itd., itd. Brązową nagrodę w swojej kategorii miały dostać także matrioszki, przy czym wbrew temu, co twierdzą niektóre media, nie były to jakieś wielkie sukcesy matrioszki. Przy tej ogromnej ilości rzeczy, które cały świat, w tym Rosja, przywiozły do Paryża, matrioszka się raczej gdzieś zgubiła, chociaż faktycznie później zaczęła być pokazywana także w innych miejscach Europy i osiągnęła pewną popularność, wystarczającą, żeby jakieś 30 lat później, już w czasach Związku Radzieckiego, stać się towarem eksportowym. Jednak zanim do tego dojdziemy, powiedzmy, że na początku XX wieku matrioszka była towarem, można by wręcz powiedzieć, luksusowym, ponieważ była zwyczajnie droga. Jedna taka matrioszka drewniana miała kosztować 10 rubli, w tym samym czasie, kiedy bilet na tramwaj kosztował 5 kopiejek, a wiadro wódki, wiadro było w tamtych czasach oficjalnie używaną miarą objętości, kosztowało 4 ruble, czyli za jedną matrioszkę można było mieć 2,5 wiadra wódki. Początkowo w Związku Radzieckim wspierano drobne rzemieślnictwo w okresie NEP-u, nawet w roku 1924, tam gdzie dzisiaj w Moskwie jest park imienia Gorkiego, zorganizowano wystawę różnych rzemiosł, w tym pokazywano tam matrioszki, więc można było produkować takie rzeczy. Także w 1924 niejaki Arsentij Majorow przyjechał z Siemianowska na targ do miasta i tam kupił niepomalowane matrioszki. Przywiózł je z powrotem, jego córka je pomalowała, a jako że już wcześniej Siemianowsk był centrum produkcji wyrobów drewnianych, rzemieślniczej produkcji, założono tam artel produkujący matrioszki i styl siemianowski stał się jednym z najbardziej popularnych stylów matrioszki w Rosji i w zasadzie na całym świecie. Zgodnie z tym stylem matrioszka powinna mieć okrągłą buzię, czerwone policzki, skromny uśmiech, czarne włosy wystające spod chusteczki, ubranie w stylu niżniegorodzkim, z przodu bukiet róż. Całość najpierw malowało się czarnym tuszem, te kontury, potem farbą anilinową, a na końcu się lakierowało. W czasach Związku Radzieckiego faktycznie eksportowano matrioszki. Oczywiście to nie był eksport tak ważny jak na przykład eksport ropy naftowej czy eksport zboża wcześniej. Jednak w tych czasach industrializacji, kiedy Związek Radziecki potrzebował wszelkich środków, wszelkiej twardej waluty, wszelkich
towarów na wymianę handlową, faktycznie sprzedawano te matrioszki, żeby kupować za to maszyny, żeby unowocześniać, industrializować kraj, oczywiście w wiadomym celu. Dużą globalną popularność matrioszki zaczęły zdobywać w latach 60. Faktycznie wtedy już po wojnie, po odbudowie tych zniszczeń wojennych, trochę się Związek Radziecki otworzył, trochę się znormalizował. Ta odwilż chruszczowowska oznaczała, że trochę więcej ludzi mogło wyjechać ze Związku Radzieckiego. Także sporo ludzi wyjeżdżało ze Związku Radzieckiego do tak zwanych demoludów, na zwyczajnie służbę wojskową, służbę administracyjną itd., itd. Tacy ludzie często wozili matrioszki w formie prezentu, więc to zyskiwało jakąś popularność. Przy czym jeszcze wtedy w Związku Radzieckim wzory matrioszek były ściśle regulowane przez państwo. To znaczy można było malować na matrioszkach tylko to, na co zgodził się aparat państwowy. Były określone style, określone sposoby malowania i jakaś konkretna inicjatywa, że ktoś mógł pomalować matrioszkę po swojemu, nie była dobrze widziana. Dopiero w czasie perestrojki pojawił się boom na matrioszki bardziej fantazyjne. Zaczęły się na nich pojawiać postacie z bajek, postacie polityczne, postacie regionalne, widoki różnych miast i w tej chwili w zasadzie można kupić matrioszkę dowolnego kształtu, koloru, wzoru można sobie zamówić, jeśli oczywiście dysponujemy odpowiednimi pieniędzmi. Matrioszki, na przykład z logo naszej firmy, to nie stanowi już żadnego problemu. Przy czym warto tutaj powiedzieć, że obecnie, jak podają artykuły rosyjskojęzyczne, 90% rynku matrioszek to są matrioszki produkowane w Chinach, szczególnie w jednym konkretnym mieście. Rosyjskie media podają, że w okolicach miasta Harbin znajduje się miasteczko Imian-Po, gdzie około 3000 ludzi jest zatrudnionych w 62 zakładach zajmujących się produkcją matrioszek. One są podzielone, część zajmuje się malowaniem matrioszek, część obróbką drewna, część jest na tyle duża, że ogarnia sama cały proces. Tak czy inaczej, oni mają sprzedawać, przynajmniej według danych z rosyjskich mediów, 15 milionów matrioszek rocznie. Jeśli więc macie matrioszkę, tradycyjną rosyjską matrioszkę w domu, to jest bardzo możliwe, że pochodzi ona z chińskiego Imian-Po. Dodajmy, że jest jeszcze jedno miejsce w Chinach, w Mandżurii, na styku Chin, Mongolii i Rosji, znajduje się taki rodzaj parku rozrywki, w którym stoi największa na świecie 30-metrowa matrioszka. Jeśli będziecie kiedyś zwiedzali Chiny, może warto się wybrać. Jeśli podobał Wam się odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału. W linkach z kolei znajdziecie moje namiary na Patronite'a, PayPal'a, na nasz cotygodniowy podcast i grupę dyskusyjną na Facebooku.